Ja prawdę powiedziawszy do 20, 21 roku życia, to nie umiałem przegrywać. Obojętnie, czy my żeśmy grali w karty, czy my żeśmy grali w tenis stołowy, czy ja dźwigałem ciężary i startowałem na Igrzyskach Olimpijskich, to ja nie umiałem przegrać. Zdarzało się, że stół do ping-ponga potrafiłem połamać, a paletek to już nie zliczę ile. Było okno na scenę i taki parapet drewniany, który był rozwalony od wściekłości czasami Szymona. To bił pięścią, to bił głową, to czasami bił nogą. Te ciężary się przewijały ciągle w naszym domu, bo tata był zawodnikiem, potem był trenerem w wierzbnie. Szymon trenował właściwie od urodzenia, można powiedzieć. To, żebym nie siedział w domu, a też żeby odciążyć mamę, zabierał mnie ze sobą na salę treningową. On prowadził zajęcia, ja na tej sali kombinowałem, fikałem. Był na tej sali, nasiąkał, bawił się na materacach, wchodził na drabinki. Zaszczepił się po prostu tą atmosferą. Szymon wziął udział w pokazie. Nawet no, nie próbowałem go jakby czy zmuszać, czy skłaniać do tego, żeby się łapał za sztangę. Wykonał wtedy tak czysto technicznie, po prostu no, szczęka mi opadła. Mówię, no kurczę, kiedy on się tego nauczył? Jak? Przecież no, nie widziałem, żeby się łapał za sztangę. Jako dwunastolatek byłem tam bardzo chwalony w wierzbnie, że jestem w ogóle świetnym talentem i w ogóle, że jestem najlepszy, najmocniejszy. W ogóle byłem taki mega fajny, że sam się sobą zachwycałem, jak miałem 12 lat. Po czym pojechałem na Mistrzostwa Polski i zająłem tam 5. miejsce. Co w ogóle dla mnie było no, niezrozumiałe. Przecież mnie tak wszyscy chwalą, a ja na Mistrzostwach Polski zająłem 5. miejsce. To było takie dla mnie ciężkie doświadczenie, które mnie mocno sprowadziło na ziemię. Nie wiem, czy to źle, czy to dobrze, ale no, nie spodziewałem się po prostu wcześniej, że z kimś przegram. Najpierw usłyszałem, że jest taki młody człowiek, który ma przyjść do ośrodka szkolenia olimpijskiego w Ciechanowie. A później ja już zobaczyłem i od razu odczułem, że mam do czynienia z człowiekiem wyjątkowym. Szymon zawsze bardzo wysoko mierzył i mało kto za tym nadążał, natomiast Iwan był równo z nim albo jeszcze dalej myślami. To był pierwszy jego trener, który w tym okresie już adolescencji wypełnił tą lukę wychowawczą. Czego nie zrobiła szkoła, zrobił to trener Iwan Grikurowi, a więc ukształtował go osobowościowo, mentalnie. Wielki zawodnik tak jest jak rżwąca rzeka, taka z gór i ona leczy. Leci, nawet czasami nie wie, dokąd leci. I jeżeli tą rzekę przegrodzić, nie, to ona zerwie tę przegrodę i znowu poleci. Także rola trenera jest inna. Powoli, powoli. Ja chcę, żeby ta rzeka skręciła w prawo, ale ja nie przegradzam drogi. Ja staram się troszeczkę to koryto rzeki troszeczkę zmienić. Później i jeszcze troszeczkę zmienić. Nie, odczuwaj. O tak. W 2000 roku Mistrzostwa Europy w Sofii wydawały mi się nie do końca udanym turniejem. No, bardzo się musiałem namęczyć, żeby te 262 podrzucić. Cały charakter Szymona był widać w tym podejściu. To było tak ciężko. I tyle sił to kosztowało, i kosztowało mnie też, tak przeżywałem. Żeby osiągnąć coś wielkiego, trzeba być wielkim. Żeby pobić rekord świata, trzeba być niezwykłym człowiekiem we wszystkim. Byłem taki zaskoczony, że ktoś mi tego rekordu świata gratuluje, bo przecież on w nieładnym stylu był podniesiony, nie takim, jak ja bym tego oczekiwał. Rwanie w Sydney mogło wyjść bardzo dobrze, ale mogło wyjść tragicznie, było bardzo niepewne. Problemy z kręgosłupem się już zaczęły. Byłem przygotowany na dużo większe ciężary niż podrzuciłem.
i 227, które dałoby mi złoty medal, wówczas było przeciętnym dla mnie ciężarem. W danym momencie w tym to była porażka, bo on mógł spokojnie zdobyć złoty medal. Ale tam odniosłem kontuzję, skręciłem nogę i wyeliminowałem sam siebie z dalszej konkurencji. Po zawodach, wracając do swojego domu, po drodze spotkałem Otylię Jędrzejczak i Adama Korola. Szli do Maka coś zjeść. Zabieraliśmy hamburgery do pokoju w koszule i wracając zobaczyliśmy Szymka. Próbował nas unikać, ale nie daliśmy się. Ja szybko założyłem czapkę na głowę, przyszedłem na drugą stronę i chciałem trochę mu uciec, bo ja byłem szczerze załamany i do dzisiaj jestem załamany, wspominając te zawody. Trzymając te hamburgery w bluzie, mówię do niego, gratulacje, super, masz srebrny medal. A nie zapomnę tego wyrazu twarzy, jak on w jednym momencie, po prostu taka zimna twarz, która powiedziała, że to jest tylko srebro. W ogóle trochę mi było wstyd wrócić do domu, że nie wygrałem tych igrzysk. Przegranie w taki sposób, jaki je przegrałem, to 227 dla tych, którzy mnie znają, i niepodrzucenie tego, no to nie jest powód do chwały. Igrzyska olimpijskie w Pekinie to trudna była dla mnie impreza z wielu względów. Odnowiła mi się bardzo poważnie kontuzja kolana lewego. Do Pekinu ja też dobrze się przygotowałem, Szymon też był mocny. Nie myśli się o tym, że jesteśmy kolegami i głupio by było wygrać czy tam przegrać. Są to zawody sportowe i wygra po prostu mocniejszy. Bardzo chciałam, żeby Szymek zdobył ten medal. Zresztą nawet jak ja go nie zdobyłam i on szedł na start, to sobie wewnętrznie powiedziałam, że ja nie zdobyłam, ale ty musisz go zdobyć. Przedostatnie podejście i Szymon idzie na złoty medal. A Arsen poklepał po plecach i życzył mu sukcesy. Wie pan, co to jest? To jest coś niesamowitego. Idzie na niego, jest jego rywalem, ale miłość między nimi, jest dobroć. I podniosłem 403. Po tym, jak podrzuciłem 224, byłem w 100% pewny, że 228 podniosę. Niestety po zarzuceniu tych 228 odnowiła mi się kontuzja kolana. Mocno mnie zakuło kolano, co spowodowało dekoncentrację na ułamek sekundy i sztanga wjechała mi za kości tutaj obojczykowe. Rzeczywiście, jak zdobył to srebro, to się bardzo cieszyłam, choć wiedziałam, że on w dalszym ciągu marzył o złocie, że to jest jego medal. I ten medal cieszył nas wszystkich zdecydowanie, bo to był ogromny sukces po operacji kręgosłupa. W sytuacji, kiedy komisje do zwalczania dopingu dysponują lepszym laboratorium, mogą ponownie badać próbki pobrane wcześniej. I po 8 latach przebadano próbki wielu sportowców, w tym mojego przeciwnika Ili Ilina. I ta próbka dała wynik pozytywny. We wrześniu 2017 roku, czyli całkiem niedawno, dokonano wymiany medali. Ja oddałem swój srebrny medal, a zostałem uhonorowany złotym medalem odebranym mojemu przeciwnikowi. Do tej pory właśnie mówię, że zobacz, Szymon, jak to jest, że medalu nie zdobyłeś w Pekinie, a medal i tak sam do ciebie przyszedł. Szymon zasłużył na ten złoty medal. Byłoby niesprawiedliwe, żeby on tak pożegnał się z ciężarami, nie zdobywając złotej medali Igrzysk Olimpijskich.